Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Planet Destroyera i mamy nowy cotygodniowy update. I jeszcze zanim mi tutaj ten merchant zniknie, patrzcie na to, jakiś taki dziwny merchant jest, co ma jakieś, nie wiem co to jest, marchewka w statku jakimś kosmicznym i kosztuje 15 tysięcy, więc dosyć drogie to jest, ale nie mam pojęcia co to jest, naprawdę, jak ktoś wie to niech napisze w komentarzu. No i mamy 10 milionowy event. Czyli event z okazji 10 milionów wejść na grę. Mamy limitowaną kapsułkę, 7 nowych jednostek, 4 nowe planety, jakiś pas z darmowymi boostami, jakaś darmowa jednostka to chyba to. Mamy tytuły, drużyny jednostek, policyjna ekskluzywna kapsułka, ten 10-milionowy pak tutaj, co zawsze po prawej jest to update, nowy kod i topka. Z okazji tego eventu. Ja już tam widziałem, za tym merchantem jest portal, także zaraz tam skoczymy, ale chyba nic tu więcej nie ma, nie? Ja jeszcze tylko skoczę sobie tutaj do tej skrzyneczki. Nic więcej tu nie widzę, nowych leveli nie mamy i dostaniemy jakiegoś Dominusa za pół godziny gry, okej. Tutaj nic nie ma, nie ma chyba. Tutaj na kółku też nie ma. I tu jest ta policyjna kapsułka, to nie chcę. Idziemy na event. Dobra, Firework Planet i czym to się różni? A, tutaj coś mamy. Kapsułka za gemy. Zniszcz 50 planet na tym świecie, odblokujemy coś tutaj, 100, 250 i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, otwórzmy sobie trzy najpierw, jakieś tutaj pety. No i dobra, ile mają siły te pety? Party drone 400 tysięcy, zwykły party robot 350 tysięcy. Dobra, czyli to jest słabe, a rzadki? O, dobra, jest. 10 milionowy robot. Rzadki ma 425k, no to tak średnio. Chociaż... Nie. To rzadki też odpada, a epic? Odpalmy sobie poteczkę może. A właśnie, damage, gemy i poteczka. I dawać epika. Epic ma 500 tysięcy, więc też lipa. Dobra, czyli od... Legendy w górę, tak naprawdę, tak jak zawsze. Już 50 zniszczyłem, jest buścik, okej, czyli dostajemy buściki za to. Dobra, całkiem spoko, dobra, ja sobie odpalam te potki. Niech są poteczki, jak się poteczki skończą, zobaczymy co wydropiłem. No i dobra widzowie, potki się pokończyły, więc zobaczmy co trafiliśmy. Co my tu mamy? Spaceship, 3 mityki po 5 milionów siły, okej. To już sobie to załóżmy i tu mamy turetki, 6 turetek, to możemy jedną na golden zrobić, w ogóle tu tyle gemów leci, że jeszcze upgrade'y sobie pokupuję przecież. Więc chodźmy szybko sobie legendę zrobić na złotą. Te mityki w sumie też mogę poprzerabiać, albo nie, bo one mają w sumie enchanty na laka 2, to nie. Dobra, jest złota, ile złota ma? 3-2. To wejdzie do teamu. No i gitara. A upgrade ile kosztują? 250 bilionów za laka, 100 bilionów za coinsy, 100 bilionów za damage. I laka mamy znowu wymaksowanego, więc to mi się podoba. A rebirth ile kosztuje? Trylion. O, to z tym update'em, z tym eventem to raz dwa to wbije. No ale dobra, zakręćmy sobie jeszcze tym kołem epickim. Może wygramy gemiki. I niestety potka na damage. A gemików mam 15, ale może na Trading Plazie ktoś będzie sprzedawał te mityki po może jeden gemik? Zobaczmy. No, z tego co widzę to niestety po 9 tu ktoś sprzedaje, jak tu te mityki z poprzedniego update'u chodzą w tęczowej wersji po 75. I to całkiem fajne ceny tu są, żeby to posprzedawać. Tu za 2 ktoś sprzedaje, ale legendy... Tu jest chyba Secret, ten Hades robot. Tu jest Secret za 25 i to jeszcze z tego eventu teraz. Tu za 3 ktoś sprzedaje. Tu te gorsze jednostki po 1. Ale jeszcze zobaczę jakąś jedną plazę. No nic widzowie, w to samo miejsce mnie wrzuciło już kolejny raz, także to by było na tyle z tego odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie i oczywiście jak ktoś jest chętny to zapraszam do klanu. Podawajcie swoje niki w komentarzach, to ja będę zapraszał. Mamy... Nie wiem ile slotów mamy, gdzie to pisało. No ale tam slota albo dwa będziemy mieli na pewno, także piszcie, ja będę zapraszał.
i tak nieaktywnych po jakimś czasie wywalamy, więc może dla was się zrobi miejsce. No i ile ludzi tutaj sobie otwiera te kapsułki, tu same topki. Widzę top 5, top 10, top 8, także no ładnie, ładnie. No ale no nic, dzięki za oglądanie i pa, pa.